Przemysław Zadura, 7 wspaniałych pytań. Zaczynamy. Pytanie pierwsze. Chwalisz się, że wszystko, co kupujesz, jest najlepsze. Wymień proszę 5 rzeczy, jakie ostatnio kupiłeś. Dobra, czy wszystko? Tego nie wiem, no ale dobra. Co ostatnio kupiłem? Kupiłem dom bliźniaka. Czy najlepszy? Jak się okazuje, nie do końca. Ma parę swoich wad. Samochód kupiłem ostatnio. Czy najlepszy? Honda była lepsza. Będąc u jednego z kolegów z drużyny, zabrałeś pewną rzecz z łazienki. Co to było i dlaczego to zrobiłeś? Od kolegi z drużyny. Chyba trudne pytania zadajecie. Z łazienki. Element wystroju łazienki, tak można powiedzieć. Nie pamiętasz takiej historii? A, dobra, chyba wiem, o co chodzi, ale tego nie zabrałem. Tylko zepsuło się, samo się zepsuło. Co to było? Była to deska klozetowa. Jak to się stało, że się zepsuło? Ona była zepsuta już wcześniej, a ja po prostu ją zamknąłem i ona spadła. Zwyczajnie. Okej, okay, uznajemy. Pytanie trzecie. Jaki w czasach Śląska Wrocław miałeś patent na parkowanie w galeriach handlowych? Bez płacenia za bilet parkingowy. Dobra, naprawdę ciężkie pytania. Proszę o podpowiedź. Pytanie od Piotra Swata. W galeriach handlowych jest tak, że pierwsze 60 minut jest bezpłatne i ty z tego patentu korzystałeś. W jaki sposób? Pamiętasz czy nie pamiętasz? Nie, nie pamiętam. Podobno robiłeś tak, że po 50 minutach schodziłeś na dół, wyjeżdżałeś samochodem z parkingu i wracałeś no, do środka. Nie, czegoś takiego miejsca nie miało na pewno, więc... Nie wiem. Pozdrawiamy Piotra Swata, tak, w takim razie odezwiemy się do niego w tej sprawie. Pytanie czwarte. W jakich okolicznościach straciłeś zęba w MMTS-ie Kwidzyn, czy zaraz odpowiesz, że masz wszystkie zęby? Bo mam wszystkie zęby. A, dobra, wiem. Nie straciłem zęba, tak. Było to jedno z zakończeń klubowych. No więc tak, polegało to na tym, że nasz ówczesny kapitan Maciek Rączkowski wpadł na genialny plan, żeby zjechać na Tyrolce przez wodę, nad wodą, przepraszam, i zatrzymać się na drugim końcu brzegu. Ja to samo uczyniłem, ale z racji tego, że mam za długie nogi i jechałem jeszcze, zjeżdżałem jeszcze z butelką plastikową coli w ustach, zahaczyłem stopami o wodę, puściłem się te rolki i uderzyłem o taflę wody. A więc jednak taka historia miała miejsce. Pytanie piąte. Jeszcze raz Kwidzyn. Kiedy grałeś w Kwidzynie, bardzo często podróżowałeś do Opola. Powiedz, dlaczego nigdy nie jeździłeś sam? Tak, bo bardzo lubię sobie pogadać. Zawsze jak jeździłem samochodem, to zawsze musiałem do kogoś zadzwonić. A korzystałem też również, bo na pewno odnosi się do tego to pytanie, z tak zwanego BlaBlaCara. Tak, i w tym kontekście, tak. Dlaczego miałeś fotelik dziecięcy w samochodzie, mimo że nie masz dzieci? Czy miałem fotelik dziecięcy? Nie, może wtedy jeszcze Morasię wiozłem. nie miałem fotelika, ale tak, rzeczywiście bardzo często jeździłem do Opola z Kwidzyna. I żeby sobie tą podróż umilić, stawiałem ogłoszenie, że jadę. I zabierałem ludzi po drodze. Okej, okay, pytanie numer 6. Czy to prawda, że kiedyś koledzy chcieli pożyczyć od ciebie auto, aby jechać do miasta, a ty wtedy zasugerowałeś im, żeby zrzucić się po 2 złote na taksówkę? Czy taka historia miała miejsce? Tak, to było do Olka Kryszenia. Powiedziałem mu, że pożyczę mu 2 złote na taksówkę. Bo nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale... W tym kontekście, okej. Okay. I ostatnie pytanie. Zapisałeś się na kartach historii polskiej piłki ręcznej, zdobywając samobójczego gola nogą. Jak do tego doszło? No tak, to był mecz w Mielcu. Został on chyba nawet przez wcześniejszą telewizję zapisany. To był początek meczu, nie wiem, która to mogła być minuta. W każdym bądź razie szła kontra. Prawo skrzydłowe, nie pamiętam teraz, który z Mielca rzucił, piłka się odbiła od słupka. A ja nie zdążyłem jej złapać i odbija mi się od nogi i trafiłem bramkę. Gdybym chciał to zrobić, zresztą tu koledzy doskonale wiedzą, jak dobry jest piłkę nożną, to na pewno bym tego nie zrobił, a to był czysty przypadek. Gratuluję ci bardzo, dziękuję za odpowiedzi. Dziękuję bardzo.